Jeszcze moment. Ruszyły! No dobrze. Proszę Państwa, na czele jest Stockholm Dois. Jeden tam ma trudności, to jest koń numer 7, Lucky Dżeny Tin zagalopowała, nie wiadomo co będzie dalej, ma kłopoty. Następnie również Kanady Burgoni, a na czele stawki jest Stockholm Surs de Tremblay. Na drugiej pozycji jest te dwa konie, jedynka z dwójką, to jest Stockholm Dois i Surs de Tremblay. Dwójka tam ma kłopoty, proszę Państwa. Na czele jest nadal Stockholm Dois. Na drugiej pozycji jest w tej chwili Petit Jed. Dalej tam jest bardzo blisko. Na ostatniej pozycji zdecydowanie jest Source de Tremblay, a na przedostatniej pozycji jest Lucky de Genetin. Pozostałe względnie blisko siebie. Na czele jest Stockholm Dois. Na drugim miejscu w tej chwili jest Siblidal Sea. I tam bardzo dobrze Lucky de Genetin. No ale do celownika jest daleko. No jak na wyścig kusaków to trzeba powiedzieć, że konie kusują w tej chwili dosyć zgrupowane. Oriel tam poprawiła. No i na około 1000 metrów przed celownikiem na czele stawki jest w tej chwili Oriel. Oriel to jest numer 8, proszę Państwa. Oriel, a na drugim miejscu Stockholm Dois. Oriel, Stockholm Dois i na trzeciej pozycji galopuje Rive de Clairland. I przed wyjściem na prostą, właściwie to jeszcze wiele koni ma szansę na zwycięstwo, z wyjątkiem tych dwóch, których Państwu powiedziało, daleko, daleko za stawką. Tam bardzo mocno kusuje Siblidal Sea, ale tu jeszcze do celownika jest 400 metrów. Dużo, 2, 4, 5 koni walczą o zwycięstwo. Na czele w tej chwili jest Siblidal Sea. Siblidal Sea, bardzo dobrze Stockholm Dois, Siblidal Sea, Stockholm Dois, Petit Jed. Te trzy konie walczą, jest trójka na czele, to jest Siblidal Sea, a po zewnętrznej znakomicie Petit Jed, ale zagalopowała, jest sensacja, ale wygrywa Siblidal Sea. Na drugiej pozycji dziewiątka to jest Petit Jed i następnie jedynka Stockholm Dois. Thank you.